Kochani moi, dzisiejsza wiosenna odsłona klubu marudnych zaczytanych ciotek zwiastuje absolutnie fantastyczne, młodzieżowe, kryminalno-sensacyjne opowieści, które przyciągną tak młodszego, jak i starszego czytelnika i zachwycą was absolutnie, jeśli lubiliście chociażby pana samochodzika w młodości. Słuchajcie, ja nie sądziłam, że ktoś jeszcze potrafi tak pisać, a jednak. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny kwietniowy dzień wita was Olga z Wielkich Buka. Kochani, przed wami absolutnie fantastyczna seria powieści młodzieżowych Adama Michejdy, Pilny na tropie, którą mam naprawdę przyjemność recenzować dzisiaj we współpracy z wydawnictwem 4M. Na razie na tę przygodową serię składają się trzy tomy, a mianowicie Skarb Getta, Tajemnica Canaletta i tom trzeci, czyli Gwiazda Północy, ale sądzę, że to jest dopiero początek i będzie tych opowieści jeszcze więcej, jak to w serii. Co więcej, nie trzeba ich czytać po kolei, możecie czytać je nie po kolei właśnie, dlatego że każda z tych historii to jest osobna przygoda. I powiem wam tak, to jest dzika, absolutnie fantastyczna mieszanka zarówno sensacji, przygody, kryminału i historii. Kto pamięta tamte wrażenia z lektury pana samochodzika chociażby, ten przepadnie w Pilnym na tropie bez reszty. Zresztą przekonajcie się sami. Pamiętnik ukochanego dziadka z czasów wojny, kryjący tajemnice. Skradziony, słynny obraz. A także zatopiony okręt i sekret, który skrywa. I redaktor Rafał Pilny, który u boku swoich młodych pomocników gotowy jest stawić czoła największym wyzwaniom i rozwiązać najmroczniejsze zagadki. A w tle pościgi i wyścigi, podróże po Polsce i dookoła świata. Zabytki, cuda cudeńka i galeria niezapomnianych postaci. Kochani, nie sądziłam, że ktoś jeszcze potrafi pisać takie wciągające, fantastyczne opowieści dla młodszej młodzieży i dla starszych dzieciaków. Opowieści tak wciągające, tak pełne przygody, a jednocześnie tak mądre i wypełnione po brzegi wiedzą. A jednak Adam Michejda potrafi i robi to w taki sposób, że szczęka opada z wrażenia. W jego książkach, słuchajcie, nie ma nic banalnego, nie ma nic infantylnego, jest historia z krwi i kości. Historia zarówno polska, jak i światowa, przemycona pośród licznych ciekawostek i pędzącej na łeb, na szyję akcji, dlatego że akcja tutaj po prostu pędzi i się nie zatrzymuje aż do końca. Postaci fikcyjne i historyczne mieszają się tutaj i przenikają, a przeszłość i współczesność łączy się na wyjątkowej, fabularnej płaszczyźnie. Adam Michejda pisze o sprawach ważnych i najważniejszych, a jednak niczego tutaj nie upraszcza. Potrafi pisać tak lekko, tak zabawnie, tak wciągająco. To język prawdziwej przygody i ja się pytam, jak udało mu się przemycić taki ogrom wiedzy, taki ogrom historii? Nie wiem. Jeśli szukacie polskich, wartościowych, diabelnie wciągających opowieści dla młodszego czytelnika, które staną się być może tak kultowe jak kiedyś pan samochodzik Zbigniewa Nienackiego, szukajcie serii Pilny na tropie Adama Michejdy. Absolutnie fantastyczna zabawa i frajda z lektury gwarantowane. No po prostu nie sposób nie pokochać tych książek. Tyle wam powiem. Kochani moi, te trzy tomy właśnie możecie wygrać w konkursie z wydawnictwem 4M. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które książki z czasów dorastania były waszymi ukochanymi i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkursu do 15 maja. Na dniach wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu podepnę w komentarzu pod filmem. Kochani, nie miałam pojęcia, że ktoś jeszcze potrafi pisać takie wspaniałe książki dla starszych dzieciaków, dla młodszej młodzieży, właśnie takie jak kiedyś pan samochodzik albo przygody Tomka Wilmowskiego. Pamiętacie tamte historie? To były niesamowite, wciągające opowieści, a jednocześnie kryjące w sobie tyle ciekawostek, tyle wiedzy i takie są książki Adama Michejdy. Podczas lektury nawet ja, staruszka, bawiłam się doskonale, a to tylko wyznacza właśnie wspaniałość historii w klubie marudnych, zapytanych ciotek, absolutnie
absolutnie uniwersalnych. Możecie sobie również o nich poczytać na blogu Wielkiego Buka, pamiętajcie też, żeby grać wielkobukowe bingo, te książki również będą tam pasować. Jeżeli nie wiecie, czym jest wielkobukowe bingo, słuchajcie, to jest pyszna gra książkowa i wyzwanie jednocześnie. Plansze do bingo, instrukcje i wszystko, co chcecie, znajdziecie w opisie pod filmem. Pamiętajcie, jeśli podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę, będzie mi ogromnie miło. A my w takim razie widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj, kochani, jesteście, audiobooki, krótka historia i niespodzianka dla Was. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, witam Was serdecznie. Literatura piękna, literatura gatunkowa dla starszych, dla młodzieży. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!